15 edycja pikniku na Florydzie. Przez 15 lat sukcesywnie z roku na rok przyjmujemy coraz większe grupy, aczkolwiek logistycznie jesteśmy przygotowani tylko na pewne grupy autokarów, no ale średnio mam ich około 20 dziennie, więc ponad 800 osób dziennie. Drugi dzień pikniku na Florydzie, w zasadzie 15 lat już tutaj bawimy się na terenie jednostki wojskowej z naszymi partnerami, a więc i policją tutaj naszą powiatową i ze strażakami. Dzisiaj mamy też żandarmerię z Wrocławia. Oczywiście mamy też klub wędkarski z brzegu, nowych partnerów też mamy. No oczywiście nie obywa się tutaj bez zamku i pałacu. Największe zainteresowanie, czyli nie może się obejść bez przejażdżki jak czymkolwiek, bo mamy też dzisiaj jeżdżące honkery, jest PTS, czyli pływające transporty samobieżne. Oczywiście łodzie to jest punkt standardowy, no bo tak właśnie nazywa się tutaj ta część tego poligonu, czyli ta nasza Floryda, więc bez przepłynięcia łodzią nie ma pikniku. No mamy nowinki teraz, a więc tak zwany Małpi Gaj, gdzie odbywają się zajęcia sprawnościowe. Cieszą się wielkim zainteresowaniem, ponieważ jest to coś nowego, bo są tam liny, są tam przejścia w różnych pozycjach między różnymi obiektami. Oczywiście strzelania z różnego rodzaju broni, oczywiście przystosowanej dla dzieci, a więc wszystko jest, względy bezpieczeństwa są przewidziane. Łuki jak najbardziej, mamy też łuki na zamku, a więc tak jak powiedziałam, przy grupie rekonstrukcyjnej. Mamy w tym roku paintballa, więc strzelanie również do tarczy, z kuleczek, no cieszy się też niesamowitym zainteresowaniem. Także nawet dziewczynki, bo wiadomo, chłopcy to raczej bardziej są poligonowi, ale dziewczynki również znajdują to swoje zainteresowanie. Lepiej niż się to robimy. A co było? To ja mi to, bo tam jest zapierze. Powoli. Nie ma kiedy się. Żadne paperka. Tam się nawet nie zjechać. 50 km to jest. Wstępy tu, dziewczyny robimy. Tak. Odbijamy. Gwiazdy. Proszę. Następna. Kilka. Czekaj, babcia, czy zrobisz? Biegaj, chłopie! Biegaj jeszcze! Uwaga! Czapeczka! Lecisz! Ale szybko! Brawa! 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 Oczywiście tutaj jeszcze duży ukłon w stronę Brzeskiego Centrum Kultury, który czeka na tak zwany punkt awaryjny. Jeśli zaczyna nam padać, wtedy zjeżdżamy do kina, bo musimy gdzieś te autokary, prawda, umieścić, czyli to jest tak zwany wariant B.